Cześć, witajcie z tej strony Suert. Jak co tydzień zapraszam na film, w którym zebrałem najciekawsze newsy ze świata gier. Znajdziecie tutaj wiadomości dotyczące najnowszych produkcji, informacje odnośnie rozszerzeń, premier tygodnia, a także zapowiedzi zupełnie nowych tytułów. Zaczynajmy! Pomimo ogromnych problemów technicznych, gra Star Wars Jedi Survivor odniosła komercyjny sukces. Nic więc dziwnego, że odpowiedzialny za tę produkcję zespół Respawn Entertainment już rozpoczął pracę nad kolejną i prawdopodobnie ostatnią częścią tej serii. Skąd te przypuszczenia? Otóż jak zauważyła redakcja serwisu Tech4Gamers, Respawn prowadzi nabór pracowników do zespołu Star Wars Jedi. Z opublikowanego przez firmę ogłoszenia dowiadujemy się, że poszukują m.in. starszego grafika od efektów wizualnych oraz starszego projektanta walk. Jakby tego było mało, zamieszczono również wzmiankę na temat wykorzystania w kolejnej produkcji silnika Unreal Engine 5. Przypomnę tylko, że Survivor działa na wcześniejszej wersji, co tylko potwierdza pracę nad kontynuacją, a nie na przykład nad pełnoprawnym dodatkiem. Jednak biorąc pod uwagę fakt, jak długi jest obecnie proces tworzenia wysokobudżetowych tytułów nowych Star Warsów od Respawn, powinniśmy się spodziewać nie wcześniej niż w 2027 roku. Premierę Alone in the Dark zaplanowano na 25 października bieżącego roku. Tytuł ma się ukazać na PC-tach oraz najnowszych konsolach PlayStation i Xbox. W jednym z ostatnich wywiadów producent gry zdradził, ile czasu będziemy potrzebować na ukończenie gry. Otóż każda z dwóch kampanii ma zaoferować od 6 do 10 godzin rozgrywki. Na całość fabuły tego survival horroru mają się składać dwa różniące się od siebie scenariusze, w ramach których zagramy raz detektywem Edwardem Kirbym, a dwa Emily Hartwood. W przeciwieństwie do oryginału z 1992 roku, w całkowicie odnowionej odsłonie znajdziemy przerywniki filmowe, lokacje i sekwencje, których nie będzie można zobaczyć w kampanii drugiej postaci. Przyznacie, że mimo wszystko czas gry raczej nie rzuca na kolana. Coraz częściej wśród indyków można znaleźć istne perełki, kilka jak chociażby Signalis czy Stasis Bone Totem omówiłem na kanale w formie recenzji. Niestety nie na wszystkie mamy czas. Tak jest w moim przypadku przynajmniej z Dave the Diver, które zbiera bardzo, ale to bardzo dobre opinie na platformie Steam. Mało tego, gra sprzedaje się jak świeże bułeczki. Według informacji podanych przez wydawcę firmy Nexon, tytuł rozszedł się w ponad milionie egzemplarzy na całym świecie. Co ciekawe, Dave the Diver może poszczycić się niesamowitymi wynikami aktywności. W grze niemal każdego dnia w szczytowym momencie przebywa ponad 90 tysięcy osób. Gratulacje. Zupełnie niedawno mieliśmy do czynienia z remake'em The Last of Us Part 1, a już mówi się o odświeżeniu drugiej części. Źródłem tych doniesień jest Gustavo Santaolalla, czyli osoba, która skomponowała muzykę do dwóch odsłon serii. W jednym z wywiadów zdradził on, że trwają prace nad odświeżoną wersją części drugiej. Niestety nic więcej nie wiadomo, biorąc jednak pod uwagę, że Part 2 został wydany raptem kilka lat temu, wciąż prezentuje się znakomicie, bardziej prawdopodobny wydaje się remaster niż remake. Jeśli ostatnie gry z serii Assassin's Creed wydały wam się zbyt długie, to mam dla was dobrą informację. Przedstawicielka firmy Sarah Bolio ujawniła, że czas potrzebny na ukończenie nadchodzącej produkcji będzie zbliżony do tego z pierwszych tytułów serii. Prawdopodobnie będzie to więc około 15 do 20 godzin wątku głównego i blisko 30, jeśli będziemy chcieli wszystko wymaksować. Pozostaniemy przy Assassin's Creed. Sympatycy serii od dawna chcieli użyć historię osadzoną w feudalnej Japonii. W ubiegłym roku firma Ubisoft zaprezentowała światu teaser trailer z Assassin's Creed Red, który rozpalił serca fanów. Jak się okazuje, nie będziemy musieli na ten tytuł aż tak długo czekać. Produkcja prawdopodobnie zadebiutuje już w przyszłym roku. Jak możecie zobaczyć, producent i wydawca poszukiwali zespołów, które będą chętne do nawiązania współpracy przy promocji nowej części marki. Zgodnie z zapewnieniami Ubisoftu, najnowsza odsłona będzie największym hitem 2024 roku. Rodzime studio Mua Games oraz wydawca firma Slytherin zapowiedziały pierwszy dodatek do dobrze przyjętej strategii Master of Magic. Rozszerzenie zatytułowane Rise of the Soul Trapped zadebiutuje na rynku w gorącym okresie, a dokładnie 28 sierpnia bieżącego roku. DLC zabierze nas do królestwa Tech Magic, w którym magia łączy się z technologią. W nasze ręce zostanie oddanych 10 nowych zaklęć, a na odkrycie czekać będą lokacje strzeżone przez tajemniczą rasę tytułowych Soul Trapped. Pokonując strażników takich miejsc, zapewnimy sobie dostęp do cennych surowców. Poza tym Rise of Soul Trapped wprowadzi do gry trójkę nowych czarodziejów, czwórkę niedostępnych wcześniej herosów oraz 6 nowych cech dla naszej postaci.
Polska strzelanka Yet Another Zombie Survivors zadebiutowała 13 lipca. Tytuł opracował krakowski zespół Awesome Game Studio. We wczesnym dostępie produkcja powinna spędzić od 6 do 12 miesięcy. Gra oferuje pełną polską wersję językową. Yet Another Zombie Survivors to strzelanka typu twin stick shooter wzbogacona o elementy RPG i roguelike, w której mierzymy się z hordami żywych trupów. Możemy tutaj pokierować jednym bohaterem, jak i grupą postaci. Na platformie Steam tytuł zbiera bardzo dobre opinie, 92% z nich jest pozytywna. Exoprimal zadebiutował na rynku 14 lipca. Tytuł pojawił się na PC-tach oraz konsolach PlayStation i Xbox. Od dnia premiery jest dostępny w usłudze Game Pass. W momencie przygotowywania tego materiału nie udało mi się znaleźć recenzji opublikowanych przez branżowe media. Serwery finalnej wersji gry zostały uruchomione dopiero w dniu premiery, tak więc publicyści potrzebują nieco czasu, by opublikować swoje wrażenia. Posiłkując się serwisem Steam, otrzymaliśmy przeciętną produkcję. Oceny wystawiane przez użytkowników są mieszane. Ponad 50% z nich jest pozytywna. Tego samego dnia co poprzednia produkcja zadebiutowało Jagged Alliance 3. Tytuł pojawił się wyłącznie na komputerach osobistych. Gra zbiera bardzo dobre opinie wśród publicystów. W serwisie Metacritic średnia ocen to 82 punkty. Również gracze wydają się podobnie oceniać ów tytuł. Na platformie Steam blisko 80% opinii jest pozytywna, co serwis kategoryzuje jako bardzo pozytywny odbiór gry. Osobiście miałem okazję przetestować ową pozycję dużo wcześniej. Moje wrażenia wraz z oceną odnajdziecie na kanale. Punisher's Ghost of New Eden jest jedną z pozycji, na które czekam. Wydawca w końcu zdecydował się na ujawnienie daty premiery. 7 listopada tytuł pojawi się na PC-tach oraz najnowszych konsolach PlayStation i Xbox. Przypomnę, że produkcja jest grą RPG akcji, w której kierujemy łowcą duchów oraz towarzyszącą mu zjawą. Za tytuł odpowiada francuskie studio Dontnod, a wydawcą została firma Focus Entertainment. W grze przewidziano język polski w formie napisów. Kultowa twierdza powraca w zupełnie odświeżonym wydaniu. Firefly Studios zapowiedziało grę Twierdza Edycja Ostateczna, która powinna zadebiutować na rynku jeszcze w tym roku, a dokładnie 7 listopada. Zaoferuje ona dwie klasyczne kampanie składające się łącznie z 26 misji oraz zupełnie nową zawartość dla pojedynczego gracza. Deweloperzy zapewnili łącznie 14 niedostępnych wcześniej zadań, podczas których gracze ruszą w głąb zrujnowanej Anglii. Twierdza Edycja Ostateczna otrzyma również odświeżoną grafikę, poprawioną ścieżkę dźwiękową oraz pełne wsparcie dla trybu wieloosobowego. Polskie studio Superkami wraz z wydawcą firmą Toplitz Productions podali dokładną datę premiery Sengoku Dynasty. Debiut ustalono na 10 sierpnia bieżącego roku. W pierwszej kolejności produkcja pojawi się na PC-tach w ramach wczesnego dostępu. Ta wersja będzie zawierała podstawowe elementy rozgrywki, w tym walkę, dyplomację i zarządzanie terytorium. Deweloperzy planują regularnie wprowadzać aktualizacje, dodając nowe funkcje i poprawiając jakość gry. A wszystko w oparciu o sugestie graczy. Gameplay oparty na podobnych zasadach odnajdziecie m.in. w innej polskiej produkcji Medieval Dynasty. Ujawniono datę premiery EA Sports FC 24. Tytuł zadebiutuje 29 września na PC-tach oraz konsolach PlayStation, Xbox i Nintendo Switch. 22 września w ramach wczesnego dostępu zagrają osoby, które zdecydują się na zakup w przedsprzedaży edycji Ultimate. W grze pojawi się Liga Mistrzyń UEFA, w tym dwie nowe ligi kobiece, niemiecka i hiszpańska. Do gry trafi tryb Ultimate Team Evolutions, w którym po raz pierwszy w serii będzie można ulepszać zawodników. Funkcja ta ma pozwolić także na zmianę wyglądu karty piłkarza. Kolejna nowość to Playstyles, która umożliwi przypisanie zawodnikom konkretnych stylów gry. Ponadto gra zaoferuje możliwość rozgrywki międzyplatformowej. I to tyle na dziś. Pozostaje jeszcze zaprosić na kanał, na którym znajdziecie mnóstwo informacji ze świata gier, a także całkiem sporo recenzji i zapowiedzi. Pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem, dzięki czemu zawsze będziecie na bieżąco. Istnieje też możliwość finansowego wsparcia kanału, co wiąże się z niewielkimi bonusami. A teraz żegnam się z Wami gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!